O Najświętsza, do serca Twego mieczem boleści wskroś przeszytego. Wołajmy wszyscy z jękiem, ze łzami, ucieczko grzesznych, módl się za nami. Gdzie my, o Matko, a gdzie pójdziemy i gdzie ratunku szukać będziemy? Twojego ludu nie gać prośbami, ucieczko grzesznych, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Drodzy, spotykamy się przy ołtarzu Pana Jezusa o progu Wielkiego Postu. To jest święty czas łaski, kiedy każdy z nas może przyjrzeć się swojemu życiu, może zrewidować swoje postępowanie w świetle Bożych przykazań Chrystusowej Ewangelii, może otworzyć swoje serce na dar Chrystusa, który pragnie nas nieustannie uzdrawiać, obdarzać mocą swego miłosierdzia. Powierzajmy Panu Jezusowi te wszystkie dni, które czekają nas, zanim spotkamy się na uroczystej Eucharystii Zmartwychwstania Chrystusa, aby dziękować za to najważniejsze w dziejach świata wydarzenie, które w zupełnie nowej perspektywie postawiło nasze życie. Wiemy, że tu na ziemi jesteśmy przechodniami, że Chrystus zaprasza nas do nieba, że każdy z nas zostaje powołany do świętości. Dzisiejszą Eucharystię u tronu Królowej Polski chcemy także sprawować wyjątkowej intencji. Chcemy modlić się za wszystkich mieszkańców Leszna, za wszystkich mieszkańców tej części Wielkopolski, ponieważ przybyli dzisiaj tutaj na Jasną Górę, aby właśnie naszej Królowej ofiarować wotum za dar stulecia przyłączenia Leszna do odradzającej się przed 100 laty Rzeczpospolitej. To było wielkie wydarzenie. Spełniło się wówczas marzenie wielu pokoleń, tych, którzy bardzo konsekwentnie upominali się o Polskę, którzy budowali w całej Wielkopolsce etos narodowy, z którego my dzisiaj także czerpiemy pełnymi garściami. Bardzo serdecznie witamy pielgrzymów, przedstawicieli miasta, bo z powodu pandemii, wiadomo, jesteśmy ograniczeni, ale bardzo serdecznie witam wszystkich i pragnę te słowa powitania złożyć na ręce pana wiceprezydenta Leszna, także pana profesora Waldemara Handkę. W imieniu ojców Paulinów dziękuję za to piękne wotum, które uzupełni ten cały wielki panteon, który tutaj na Jasnej Górze znajduje się, wotów, darów świadczących o tym, jak bardzo kochamy naszą ojczyznę. Modlimy się za mieszkańców Leszna, ale także ojciec Marcin mszę świętą odprawia w 50. rocznicę ślubu Barbary i Franciszka Staśkiewicz. Dziękujemy Panu Bogu za to piękne świadectwo ich wiernego życia w sakramencie małżeństwa. Dziękują oni zapewne Panu Bogu za wszystkie dary, którymi ich obdarzył przez te pół wieku pielgrzymowania po ziemi. Drodzy, abyśmy godnie przeżyli spotkanie z Chrystusem, który pragnie obdarzyć nas darem swej miłości, przeprośmy Go teraz za wszystkie nasze słabości
i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na naszą słabość w walce z mocami ciemności i wyciągnij w naszej obronie swoją potężną prawicę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan Bóg. Jeśli usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz swój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Pan Cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę Twoją na pustkowiach. Odmłodzi Twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Twoi ludzie odbudują prastare zwaliska, wzniesiesz fundamenty pokoleń i będą Cię nazywać naprawiaczem wyłomów, odnowicielem uliczek na zamieszkanie. Jeśli powściągniesz nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli, ani nie omawiać swoich spraw, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Ja Cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju. Karmić Cię będę dziedzictwem Jakuba, Twego Ojca. Albowiem usta Pana to wyrzekły. Oto Słowo Boże. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi. Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który Tobie ufa, Ty jesteś moim Bogiem. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Rozraduj życie swojego sługi, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Naucz mnie chodzić
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan mówi, nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego, pójdź za mną. On zostawił wszystko, stał i z nim poszedł. Potem Lewi wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc do jego uczniów, dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bogu dziękujcie, ducha nie gaście, wszystko badajcie. Co szlachetne zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. Wielce czcigodni ojcowie Paulini z ojcem Przeorem, drodzy bracia kapłani, bracia i siostry w Chrystusie Panu, szczególnie ci, którzy z Leszna przybyli dzisiaj na Jasną Górę, z wotum wdzięczności, jak i wszyscy, którzy łączą się z nami przez bezpośrednią transmisję. Przybywamy tutaj z duchem wdzięczności, sercem pełnym wdzięczności, aby wsłuchać się w głos naszej Matki i Królowej, która przez polską poetkę zdaje się mówić do nas, nigdym ja Ciebie, ludu, nie rzuciła, nigdym Ci swego nie odjęła lica, ja po dawnemu moc Twoja i siła Bogu Rodzica. I za tę moc i siłę przez Maryję chcemy dzisiaj dziękować Panu Bogu i chcemy dzisiaj niejako powtórzyć tutaj przed jej wizerunkiem słowa aktu poświęcenia jej niepokalanemu sercu. Chcemy wyrazić wdzięczność słowami tego aktu oddania, w którym czytamy, jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz obrał Ciebie za patronkę i królową państwa i Rzeczpospolitą polecił Twojej szczególnej opiece
i obronie. Tak i my dzisiaj, jak dzieci narodu polskiego i mieszkańcy Leszna, stajemy przed Twym tronem z hołdem miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Od ubiegłego roku, 17 stycznia, Leszno dziękuję Bogu przez Matkę Najświętszą za to, że 17 stycznia 1920 roku mogło powrócić do macierzy w granice państwa polskiego. Oczywiście był to efekt negocjacji, rozmów, ale ufamy i jesteśmy przekonani, że ostatnie słowo w tym wszystkim należało do Pana Boga i do Matki Najświętszej. I dlatego też chcemy jej powiedzieć słowami tej religijnej pieśni: jesteś tu, obok mnie, jesteś ze mną w rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. Jesteś tu, obok mnie, na każdy dzień. I Maryja wszędzie jest tam, gdzie są jej dzieci. I ta ranna mgła dla miasta Leszna miała miejsce 17 stycznia 1920 roku. I potem nastało słońce dnia, kiedy w okresie międzywojennym wszystko się odradzało. Ale później przyszła ciemna noc okupacji II wojny światowej. 18 mieszkańców Leszna zostało rozstrzelanych, poniosło męczeńską śmierć. Kapłani, ksiądz Stefan Abt, ksiądz Łukowiak, kapelan wojskowy, proboszcz parafii wojskowej i wikariusz Turowski zginęli w obozach koncentracyjnych. To była ta ciemna noc. Ale potem przyszło wyzwolenie i chociaż z jednej niewoli popadliśmy w drugą, to jednak Maryja zaznaczała swoją obecność. W jaki sposób? Przede wszystkim zaznaczała swoją obecność przez to, że dwukrotnie było nawiedzenie Leszna w jej jasnogórskim wizerunku. Pierwsze w 1977 roku pod hasłem „Maryjo, wprowadzaj w nasze życie Chrystusa”. A autorem tego hasła był zapomniany męczennik, ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak, duchowy współbrat księdza Jarosława, przewodniczącego dzisiejszej liturgii. A drugie nawiedzenie dokonało się pod hasłem „Maryjo, wprowadzaj w nasze, Maryjo, z Maryją w nowe czasy”. A więc chcemy z Maryją iść w nowe czasy, ale nie pod względem ekonomicznym, nie pod względem politycznym, ale jako nowi ludzie. I dlatego też świadomi tego, że Maryja nigdy nie rzuciła swojego ludu i nigdy
nie odjęła od nas swojego lica. Chcemy dzisiaj złożyć jej to wotum wdzięczności. Co przedstawia to wotum wdzięczności? Otóż najpierw wezwanie Maryjo Królowo Polski, a później wizerunek świętego Andrzeja Boboli, który został zamęczony przez kozaków, a wcześniej stał się autorem ślubów, które złożył król Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej. Święty Andrzej Bobola w jednym ręku trzyma krzyż, a w drugiej herb Leszna. To jest jakiś program. Jaki program, że Leszna i w ogóle żadnej wspólnoty chrześcijańskiej nie można oderwać od krzyża. A to jest przypieczętowane męczeństwem. A pod spodem są słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, który chce powiedzieć, że największą miłością po Bogu jest ojczyzna. Powiedział krótko przed swoim aresztowaniem, gdy będą mówili, że prymas zdradza Polskę, nie wierzcie. Kocham ojczyznę jak własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. Dzisiaj, kiedy mamy tę łaskę, żeby tutaj przybyć przed jej jasnogórski tron, to chcemy równocześnie dokonać swego rodzaju rewizji. Czy byliśmy do końca godni tak wielkiej łaski Boga i tak wielkiej opieki Matki Najświętszej? To jest tytuł do uczynienia rachunku sumienia przez mieszkańców Leszna i przez każdego z nas. Jednak Matka zawsze przygarnia swoje dzieci i dlatego też chcemy jej zawierzyć dzieje Leszna, aby ona z nami była. Bracia i siostry w Chrystusie Panu, Ewangelia dzisiejsza zaprowadziła nas na miejsce powołania Lewiego Mateusza na apostoła. Jezus Chrystus konkluduje to wydarzenie, mówiąc, że nie potrzebują lekarza zdrowi, ale chorzy i ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. I są sprawiedliwi, i są grzesznicy. Pan Bóg, Jezus Chrystus, do którego należą czasy i wieki, nie chce nikogo przekreślać, ale każdemu chce dać szansę nawrócenia. Bo każdy ma znaleźć swoje miejsce w tej wspólnocie Kościoła, którą on założył, w tej wspólnocie zbawienia. I dlatego też musimy wyzwalać się ciągle z tych chorób. Poeta polski Leopold Staw napisał taki wiersz. Idą gościńcem ludzie biedni, niosą w węzełkach chleb powszedni, po twardej utykają grudzie, bardzo ubodzy, smutni ludzie.
Jesteśmy ludzie bardzo chorzy i sami sobieśmy doktorzy. Samiśmy własnych mąk lekarze, lekarze, co się zwą grabarze. Uleczym siebie ziemi warstwą, łopata, oto nam lekarstwo. Jak zwie się wasza boleść sroga, nie mamy Boga, brak nam Boga. I dzisiaj, zawierzając się na nowo Matce Najświętszej, prosimy ją, aby ta choroba nas nie opanowała, aby nas nie opanowała choroba braku Boga, bo to jest gorsza choroba od pandemii. I dlatego też wołamy dzisiaj do niej słowami tej starej pieśni. Gwiazdo morza, któraś Pana, Stwórcę swego karmiła, Tyś jest nasza nowa Ewa, co szczep śmierci skruszyła. Śliczna gwiazdo, racz nam teraz uskromić niebo srogie, które trapi ciężkim morem zewsząd ludzi ubogich. O lekarko chrześcijańska, racz nas chorób pozbawić. Co nie zdoła ludzka siła, racz nam u Syna swego sprawić. Odwróć od nas głód, mur ciężki, zachowaj nas od wojny. Użycz zdrowia i żyznych lat, racz nam dać wiek spokojny. Wysłuchaj nas, gdyż Syn Twój Tobie niczego odmówić nie może. Zbaw nas dla prośby Matki Twej, o Jezu wieczny Boże, a my Ciebie z Bogiem Ojcem, z Duchem Świętym społecznie chwalić i Twą Matkę sławić będziem na wieki wiecznie. Amen. Do Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika u Boga, zanieśmy nasze prośby. Za papieża i pasterzy Kościoła, by wytrwale głosili Ewangelię, Ciebie prosimy. Za rekolekcjonistów, aby moc głoszonego Słowa Bożego owocowała w wiernych łaską. Ciebie prosimy. Za uzależnionych od alkoholu, aby prowadzili życie pełne Bożej radości i wolności. Ciebie prosimy. Za lekarzy i personel medyczny, aby z troską miłosiernego Samarytanina opiekowali się chorymi i cierpiącymi. Ciebie prosimy. Za zmarłych, szczególnie tych, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, aby dostąpili wiecznego szczęścia w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za Leszno, mieszkańców, włodarzy, duszpasterzy, aby troszcząc się o pamięć historyczną, pracowali z wielkim zapałem na rzecz wszechstronnego rozwoju tego miasta. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas, abyśmy podążali drogą wielkopostnych tajemnic. Ciebie prosimy. Pomódlmy się także w intencji małżonków, którzy dziękują dzisiaj za 50 lat swojego małżeństwa, za Barbarę Franciszka, o to, aby Pan Bóg nadal ich wspierał i umacniał na drogach ziemskiego pielgrzymowania, żeby obdarzał ich wszelkimi potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy. W chwili ciszy przedstawmy Panu Jezusowi także te intencje, które pragniemy w naszych sercach złożyć na Jego eucharystycznym stole. Ciebie prosimy.
Jezu, przyjacielu i uzdrowicielu dusz ludzkich, niech nas ogarnia Twoja łaska i miłosierdzie, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Stał się dla nas chlebem życia, błogosławiony jesteś Boże teraz. O grodzie oniwny, widok w Tobie dziwny, widzę Pana mego na twarz upadłego. Tęskość, smutek, strach go ściska, krwawy pot z niego wyciska. Ach, Jezu mdlejący, prawie śkonający, tęskność, smutek, strach go ściska, krwawy pot z niego wyciska. Ach, Jezu mdlejący, prawie śkonający. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, przyjmij tę ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, aby nasze serca przez nią oczyszczone odpowiedziały miłością na Twoją miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. O Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. O Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna,
ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłość. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o wszystkich poległych w walce o wolną Polskę i tych, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Andrzejem Bobolą, ze świętymi patronami naszej Ojczyzny i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś na końcu
co nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w drodze nie ustali. Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, a chleb komunią dla spragnionych Ciebie. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu, a w znaku chleba z nami pozostałeś. I dla nas zawsze masz otwarte serce, bo Ty do końca nas umiłowałeś. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Módlmy się. Posileni chlebem dającym życie wieczne, prosimy Cię, Boże, aby sakrament, który przyjmujemy na ziemi, stał się dla nas pomocą w drodze do wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Drodzy, a teraz na ręce ojców Paulinów, którzy opiekują się tym świętym dla nas wszystkich Polaków miejscem, mieszkańcy Leszna złożą wotum za stulecie przyłączenia miasta do odradzającej się po wielu latach niewoli Rzeczpospolitej, a pana profesora Waldemara Handkę poproszę teraz o odczytanie uroczystego aktu ofiarowania tego wotum tutaj na Jasną Górę. Na większą cześć i chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego i Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Dnia 17 stycznia 2020 roku w klimacie stulecia urodzin świętego Jana Pawła II
papieża z rodu Polaków i stulecia Bitwy Warszawskiej, cudu nad Wisłą, miasto Leszno, na terenie archidiecezji poznańskiej w Wielkopolsce przeżywało stulecie powrotu w granice państwa polskiego. Powrót do macierzy stał się możliwy na skutek traktatu wersalskiego. Jako ludzie wiary patrzymy na to wydarzenie jako dzieło opatrzności Bożej. Uroczystości religijne tego dnia z udziałem przedstawicieli władz centralnych, wojewódzkich i miasta Leszna przewodniczył w Bazylice Świętego Mikołaja w Lesznie ksiądz biskup Damian Bryl, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej. Bogu dziękujcie, ducha nie gaście, a my dodalibyśmy przez Maryję, naszą Matkę i Królową. Grupa mieszkańców Leszna, przeniknięta duchem wdzięczności, wiary, patriotyzmu oraz miłości do Boga i Ojczyzny, postanowiła przygotować wizualny znak tego, co dzieje się w sercach – medal Votum. Patronat nad tym objęła parafia pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Lesznie. Ten widzialny znak zawiera wezwanie do Matki Bożej oraz słowa sługi Bożego prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, mówiące o tym, że po Bogu największą miłość mamy okazywać Ojczyźnie i temu wszystkiemu, co ją stanowi. W centrum znajduje się postać świętego Andrzeja Boboli, męczennika, patrona Polski, autora ślubów złożonych przez króla Jana Kazimierza 1 kwietnia 1656 roku, potem zamęczonego rok po złożeniu tychże ślubów. Święty Andrzej Bobola w prawej ręce trzyma krzyża, w lewej herb Leszna, a skrzydłem obejmuje go orzeł biały. U dołu widnieje napis Polskie Leszno 1920-2020. Maryjo nasza, Matko i Królowo, dziękujemy Ci za Twoją opiekę nad polskim Lesznem w ciągu tego wieku. Dziękujemy Ci za nowych ludu plemię, których przybyło do Leszna. Dziękujemy Ci za tych ludzi, którzy na przestrzeni tych dziesięcioleci nosili i noszą w sercu jego rozwój pod względem gospodarczym, kulturalnym i religijnym. Dziękujemy Ci za powstałe nowe parafie i kościoły, a także ofiarnych duszpasterzy i budowniczych kościołów. Dziękujemy Ci, Matko Jasnogórska, za to, że dwukrotnie w 1977 i 2019 roku nawiedziłaś to miasto w kopii swojego jasnogórskiego wizerunku, abyśmy uświadomili sobie to, że Ty wprowadzasz Chrystusa w nasze życie i że z Tobą idziemy w nowe czasy. Przeniknięci duchem wdzięczności składamy tutaj ten medal Votum jako skromny znak naszej wdzięczności. Zawierzamy Tobie, Matko, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Prowadź, Matko Jasnogórska, nasze miasto w nowe czasy, aby było żywym ogniwem tego, co stanowi Polskę, naszą ojczyznę. Ocalaj, Matko, to miasto od tego wszystkiego, co miałoby spowodować utratę wiary i polskości, abyśmy nigdy nie odeszli od Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, do którego należą czasy i wieki. Pani Jasnogórska, Królowo polskiej ziemi, Ojczyznę naszą prowadź, prowadź Leszno w wierności Ewangelii. Z Maryją w nowe czasy pragniemy ufnie iść, wołamy, Maryjo, przyjdź do nas i z nami zawsze idź. Jasna Góra, Leszno, 20 lutego 2021 roku. Nie bez wzruszenia wysłuchałem odczytu dokumentu związanego z Votum, które składacie na Jasnej Górze. I tym bardziej gorąco chciałbym Wam podziękować za Wasze przybycie i za Votum, które tutaj składacie. Dziękuję całej pielgrzymce reprezentującej Waszą społeczność. Nade wszystko niech mi będzie wolno w szczególny sposób podziękować Panu Piotrowi Jóźwiakowi, wiceprezydentowi Leszna, panu profesorowi Waldemarowi Handke, księdzu Mieczysławowi Jarczewskiemu, proboszczowi z parafii świętego Maksymiliana w Lesznie, księdzu Jarosławowi Wąsowiczowi, salezjaninowi, kibicom Unii Leszno. Wszystkim wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że jest tu
tutaj z nami pan wiceprezydent miasta Leszno. Kiedy modli się prezydent, modlitwa nabiera szczególnej wagi i mocy. To tak jak modli się ojciec za rodzinę, proboszcz za parafię, biskup za diecezję, papież za kościół. Tak samo jest powinnością i wielką mocą modlitwa gospodarzy miast, regionów i państwa. Bardzo szczególnie zatem chcę podziękować za obecność panu wiceprezydentowi, panu profesorowi Waldemarowi Handke, przedstawicielowi nauki i ludzi kultury. Dobrze, że i w ich imieniu jest ktoś, kto dziękuje. Wszystkim kapłanom i wszystkim was, i kibicom. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Bo jeżeli wy dziękujecie, to prosicie. Podziękowanie jest zawsze pewną formą zobowiązującą tego, któremu się dziękuje. Tym bardziej mamy wielką ufność, że Matka Najświętsza z radością przyjmuje wasze dziękczynienie i będzie wam upraszać wszelkie potrzebne łaski. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bóg zapłaci za wasze przybycie. I oczywiście serdecznie zapraszamy, prosząc oczywiście kapłanów, aby organizowali tutaj te przybycie, abyśmy razem mogli przepraszać, dziękować i prosić. Bóg zapłaci. Również dziękujemy ojcom Paulinom za tą piękną możliwość upamiętnienia tak ważnej dla nas rocznicy, myślę, że dla Leszna, dla całego regionu. To jest wyjątkowy dzień. Zapamiętajcie go, dzieci. Dobrze, że dzieci przyjechały na naszą pielgrzymkę, bo nas już na świecie nie będzie, jak będziemy obchodzić 150-lecie niepodległości, a wy będziecie pamiętać, że z okazji stulecia byliście członkami, uczestnikami tego wyjątkowego wydarzenia, kiedy dziękujemy u tronu Królowej Polski za dar wolności. Przyjmijmy, drodzy, Boże błogosławieństwo, niech ono nas umacnia na drogach pielgrzymowania ku niebu. Niech Matka Najświętsza wspiera nas wszystkich swoim orędownictwem przed tronem dobrego Boga. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie.